Podczas tego gorącego przedświątecznego okresu wędrujemy za Mikołajem, a on odwiedza szkoły, gdzie zniecierpliwione dzieci czekają na jego przybycie. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 Mikołaj hojnie obdarował wszystkie dzieci dzięki szczodrości serca darczyńców. Mieliśmy okazję podziwiać przedstawienie przygotowane przez najmłodszych na cześć Mikołaja, które wprowadziło nas w magiczną atmosferę zbliżających się świąt. Święty Mikołaj to jest taka osoba, która dużo wie, prawda? Wie, gdzie się znaleźć w odpowiednim czasie, no i ma takich swoich wysłanników, prawda? Akurat tak się złożyło, że w tym roku myśmy dostali dzieci telefon świętego Mikołaja, że tu będzie najbliżej. Tutaj będzie najbliżej, tutaj na tej naszej sali. I dlatego no, użyczyliśmy świętemu Mikołajowi właśnie tutaj tego miejsca. W tym czasie ja mam taką prośbę, że może głos zabierze pan Marek Jaremczuk, który chce z nami parę słów przekazać. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu mikołajowym. W imieniu swoim i nieobecnego pana wójta gminy Krzysztofa Składowskiego chciałbym Państwu i dzieciaczkom podziękować za zaproszenie. Myślę, że zanim Mikołaj do nas dotrze, to jeszcze takie jak gdyby podziękowanie ze strony tutaj pana wójta gminy wszystkim pomocnikom, którzy starali się Mikołajowi pomóc w przygotowaniu dzisiejszego spotkania. I myślę, że trzeba podziękować pani Marysi Łabie jako kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Myślę, że księdzu dziekanowi i gospodarzowi tego obiektu, a szczególnie państwu i dzieciaczkom, że przyjęliście zaproszenie i jesteście z nami. I wielkie brawa dla dzieciaków, tak na początek. Mikołaju, 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 Mikołaju. Święty Mikołaj do was przychodzi, dużo prezentów niesie. Mikołajem piękne sanie, pędzą szybko niesłychanie. Po gwieździstym pięknym niebie, kiedy dzieci smacznie śpią. I Mikołaj wprost do ciebie i prezentów wiezie stoi. Ile masz lat? Nie wiem. Nie wiesz, to jest grzeczne. No proszę, teraz jest na ciebie. Pędzą, pędzą białe sanie po srebrzystych szlakach. Wiozą, wiozą Mikołaja. Samochody, misie, klocki, piłki, lale.
Mikołaj wędruje po świecie. Z tego tu prezentów ma moc. Zagląda przez okno do dzieci. Świąteczną wigilię na noc. Zbliżają się święta, ubrane choinki. I wszyscy czekają na sterku choinki. Mikołaj się śpieszy, zadanie se zna. Każdemu coś mówi, każdemu coś da. Mikołaj ma trudne zadanie, niełatwo Mikołajem być. Od świtu do zmierzchu bieganie, jak świetny Mikołaj ma żyć. Wciąż praca i praca, tu listy, tu paczki, znów ląduje z dziura, skończyły się znaczki, reniwek się zmęczył i poszedł już spać. Trzeba je trwać. Mikołaj nigdy nie zapomni i zawsze przybywa na czas. Choć zima i zaschnie na dworze, na pewno odwiedzi dziś nas. Bo już po raz 14, 5 grudnia na auli Gimnazjum Żurawicy odbyły się gminne Mikołajki. Mikołajki zostały zorganizowane dzięki pomocy ludziom dobrej woli. Dzięki pomocy osobom takim jak pani Bogusława Dybek, pan Zbigniew Jakubiszyn, prezes Banku Spółdzielczego w Żurawicy, pan Zdzisław Zub, pan Andrzej Antosyk oraz Zdzisław Górniak. Serdeczne podziękowania chciałabym złożyć dyrektorowi gimnazjum panu Janowi Semków oraz paniom Ani Pstrąg-Fac i pani Agnieszce Andrach oraz uczniom Gimnazjum Żurawicy za pomoc w organizowaniu Mikołajek i za piękną oprawę. Dziękuję bardzo. Mikołaj nigdy nie zapomni i zawsze przybywa na czas. Choć zima i zaschnie na dworze, na pewno odwiedzi dziś nas. Bo kocham dzieci i duże i małe, we wszystkich kolorach i czarne i białe. Gwiazda na niebie, Wigilię da znak. O tak, właśnie tak. Już po raz kolejny na terenie Gimnazjum Żurawicy organizowane są gminne Mikołajki. Uczestniczy w nich młodzież, dzieci praktycznie z całej gminy wraz z rodzicami. No my tradycyjnie tutaj na tej auli wykonujemy oprawę artystyczną, dekorujemy salę. No i jesteśmy bardzo radzi, jest nam bardzo miło, że to właśnie tutaj na terenie gimnazjum, a praktycznie już teraz zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1, możemy co roku tradycyjnie spotykać się właśnie w takich cyklicznych imprezach. Już oczekujemy niedługo z niecierpliwieniem, ponieważ 20 grudnia właśnie w auli gimnazjum odbędzie się spotkanie wigilijne dla osób samotnych, dla osób, które pragną wspólnie przeżyć ten piękny dzień wigilijny. Także serdecznie zapraszamy zawsze do gościnnego gimnazjum w Żurawicy. Dziękuję. W Bolestraszycach prezenty rozdawał pomocnik świętego Mikołaja, który przyjechał ze Lwowa, aby sprawić radość najmłodszym. Dzieci były bardzo zadowolone z odwiedzin tak miłego i wyczekiwanego gościa. Przywitamy go serdecznie, prezentując interesujący i świąteczny program artystyczny. Nie.
Już 11 lat jak ja pracuję z dziećmi, bardzo mi się podoba i mam takie dobrze dla serca, kiedy daruję podarunki dzieciom i każdy rok od 3 do 5 tysięcy dzieci my obdarujemy. Wszystkie podarunki ja kupuję za swoje pieniądze, to co zarabiaję i 10 lat już współpracuję z powiatem przemyskim. Вот и ten jego. А те в тем року я перший раз приїхав до тієї гімназії. І дуже мені це сподобало і на другий рік я теж приїду тут. Myślę, że jak przystało na świętego Mikołaja, to przyjedzie tam, gdzie są najgrzeczniejsze dzieci. A bardzo grzeczne dzieci są w szkole podstawowej w Bolestraszycach, a świętemu Mikołajowi, czyli mojemu przyjacielowi Siergiejowi, chcę serdecznie podziękować za to, że tu do nas, do Bolestraszyc przyjechał i podzielił się z nami swoim sercem, ponieważ nie chodzi tu o pieniądze w żadnym wypadku. Tu chodzi o tą wyjątkową radość dzieci, a to, że dzieci były szczęśliwe, a przede wszystkim zaskoczone, bo dzieci nie wiedziały, że tak wspaniały pomocnik świętego Mikołaja przyjedzie ze Lwowa. Serdecznie dziękuję świętemu Mikołajowi. Ja w niego jak najbardziej wierzę, a już żeby było jasne i czytelne, drogi Siergieju, przyjąłeś zaproszenie na ten rok i dziękuję ci, że złożyłeś deklarację, że za rok chcesz również do nas przyjechać. Kiedy ja byłem małym, to ja bardzo lubiłem świętego Mikołaja. Ja wierzę i do tej pory ja wierzę w świętego Mikołaja. I ja dużo lubię dzieci. I ja sobie tak pomyślałem, że zrobić o takie akcje. Darować podarunki dzieciom, jakie potrzebują tego. Вот. І як я запрацював з Przemyskim Powiatem, то вони то оцінили, і мам дві нагороди від Przemyskiego Powiata, бо вже 11 рік працюю з ними. 10 років я працював з Шашкевичівкою, це є Маркена Шашкевича, Смолька 10, там директор Петр Піпка, от, і два дома дітка були. А зараз цього року ми, ну, я взяв під опіку ще і ту гімназію. Обдаровувати на Миколая подарунками. От. То повіт Przemyski, він є, ну, так дуже важливий до мене. І нагородили мене орденом за заслуги перед Przemyślem. І медаль, нагородили медалю заслужений для повіту Przemyskiego. Заслужений для повіту Przemyskiego і від Унії Брами Європейської як лідера сукцесу нагородили мене. О. Дорогі помічники! Świętego Mikołaja. Pragnę w imieniu dzieci, nauczycieli i wszystkich pracowników obdarować Cię naszymi prezentami. Myślę, że wielką przyjemność sprawi Ci dzwoneczek piękny. Proszę zadzwonić. On chyba dzwoni. O, do sameczek będzie miał święto. To ja dzwonię na przerwę. Nie na urok, na przerwę. Nie na lekcję, powiedział na tylko na przerwę. Święty Mikołaju, a w zasadzie jego pomocniku, bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Przyjmij resztę prezentów i teraz szczęśliwie i spokojnie jedź. Dziękuję bardzo. Jedź do dzieci z domu dziecka, które już oczekują na świętego Mikołaja. Pa, pa, pozdrówcie Mikołaja. Pomocnik świętego Mikołaja obiecał, że za rok również zawita do Bolestraszyc. Pożegnał się i wyruszył w drogę do kolejnych oczekujących go dzieci.